Na konferencji CD Projektu jest ze mną Tomasz Majka z Nicolas Games. No i pogadamy o After Fall Insanity. Zobaczyliśmy przed chwilą prezentację. Powiedz może, jeśli ktoś nie widział, albo bardzo szybko, co się zmieniło od tej ostatniej prezentacji, którą widzieliśmy ostatnio. No przede wszystkim zmienił się bohater główny. Tak? Ten, którego pokazaliśmy dzisiaj, to jest już ten właściwy. Jego ubiór zmienia się też w trakcie gry, ale w piątym levelu, który dzisiaj oglądaliśmy, to jest właśnie ta osoba. Trochę więcej efektów. Wyszliśmy już poza linię rzeki, to tam była walka, tam był wielki mutant. No dobrze, a to był filmik, czy to było grane na żywo? To nie było grane na żywo, to był film, ale normalnie nagrany z gry. A dlaczego nie zdecydowaliście się na to, żeby zagrać na żywo dzisiaj na prezentacji? To tak naprawdę chyba nie ma znaczenia, bo dokładnie to samo robiliśmy wczoraj, nagrywając ten film. Także graliśmy na żywo i nagraliśmy film. No, ja nie bardzo rozumiem, można próbować różnie. Myśmy zrobili w ten sposób. No dobrze, premiera niedługo, rzeczy do poprawienia dużo, bo jeszcze i animacja, i wszystkie głosy. Czy wy się wyrobicie? Nie, no zdecydowanie się wyrobimy. Jesteśmy po pierwszej sesji mock-upa. W przyszłym tygodniu mamy dwie kolejne, w związku z czym mock-upa powinniśmy zamknąć tak naprawdę już lada moment. Podmiana tych animacji, które są na wszystkich levelach na mock-upowe, to naprawdę nie jest aż tak straszna rzecz, skoro już jest reżyseria zamknięta. 15 grudnia nagrywamy dźwięki, głosy aktorów, w związku z czym nie, ja jestem przekonany, że damy radę. No dobrze, to jeszcze muszę zapytać o ten sukces, który sobie przewidujecie, bo on jest... No jeśli obserwowałeś to, co się działo chociażby w internecie, w komentarzach, czy w komentarzach dziennikarzy, czy ludzi, to jednak mało kto dowierza w ten sukces, te miliony pudełek, które chcesz sprzedać. Nie miliony, tylko milion. Milion, no dobrze. Dwa lata, tak? No i w całą markę, którą budujecie. Skąd pewność, że to chwyci? Znaczy, ja jestem przekonany o tym za granicą, tak? Bo ja dosyć dużo jeżdżę. W poniedziałek jedziemy do Moskwy na taki sam pokaz, za dwa tygodnie do Berlina na taki sam pokaz. Nasi wydawcy i w Rosji, i na Zachodzie dosyć mocno pracują nad budowaniem tej marki, ponieważ chcą, wydają na to pieniądze, znaczy są o tym przekonani. My wydajemy pieniądze na produkcję, na wyprodukowanie jak najlepszej gry. Można powiedzieć, że generalnie wspólnymi siłami budujemy ten brand i ja jestem o tym absolutnie przekonany, że my damy radę. My damy radę nie tylko zrobić grę na czas, ale damy radę zbudować markę, dzięki której będziemy mogli żyć z niej przez najbliższe lata. No dobrze, to trzy rzeczy, dla których powinienem się zainteresować After Fall Insanity. Historia, jeszcze raz historia. Tak naprawdę ja cały czas podkreślam to, że w grach dochodzimy do pewnej granicy realności obrazu, tak? Nie będziesz ładniejszy niż jesteś w rzeczywistości, jak już pokażemy cię takim, jaki jesteś. W związku z czym to, co chcemy przekazać, jest chyba najważniejsze, czy musimy mieć do powiedzenia coś więcej. Tutaj mamy, zdecydowanie mamy. Jeśli jestem Amerykaninem, to też złapię tę historię? Zdecydowanie. Wszystkie odniesienia? Znaczy, każdy złapie swoje, tak? Polacy złapią Huzarów jako gwardię naczelnika. Amerykanie znajdą korporacje, które są w grze, które są też zbliżone do amerykańskich. Każdy tak naprawdę znajdzie coś dla siebie. Drugi element. Drugi element to jest pokręcona psychika bohatera. I tak naprawdę to zakończenie, które jak spowoduje, to będziesz chciał zagrać jeszcze raz, bo kurczę, przegapiłem tyle i tyle elementów podpowiedzi, dlaczego ta psychika się tak zmieniała. Dobrze. Trzeci element? I trzeci element to jest multiplatformowość. No mało kto w tej chwili w Polsce jeszcze wydaje na multiplatformę. A co z tym Xboxem i z PS3? Będzie też w przyszłym roku. A kiedy? Tak mniej więcej, jeśli możesz powiedzieć? Myślę, że między czerwcem a wrześniem. Czyli parę miesięcy później. Tak, parę miesięcy później. Zdecydowanie nie chcemy, żeby to było dużo później niż ten okres, o którym powiedziałem. Mamy szansę na jakąś trochę mniejszą cenę niż normalnie, jak na przykład w przypadku Snipera? Tak, znaczy generalnie jeśli chodzi o PC-ta, to cenę wyznacza nasz partner, tak? No tak, no ale pytam o wersję konsolową. Tak, jest szansa na to, że będzie nieco tańszy niż takie zachodnie produkcje po 240 zł. No dobra, w porządku. Dzięki za wywiad. Dziękuję.